Ja byłem w Katyniu 7 kwietnia i w tym tygodniu jeszcze rozmawialiśmy i pokazywałem i opisywałem mu to, tę sytuację i sam Katyń, cmentarz, te uroczystości. On bardzo cieszył się, że będzie mógł tam być i przeżywać to tak samo jak my wszyscy, obecność w Katyniu. Bał się zawsze latania samolotem, ale mówił wtedy, że to nie ma znaczenia, że żyje tym wyjazdem i tą obecnością w Katyniu. Katyń, ta historia była szczególnie związana, dotyczyła posła Karpiniuka, dlatego on tak chciał lecieć. Tak, ja wiem i to zdaję sobie z tego sprawę. Znałem jego także rodzinne kwestie związane z wojskiem, z Katyniem, z tym miejscem. I pamiętam, że traktował to jako duże wyróżnienie, że może właśnie reprezentować swój klub parlamentarny i wspólnie z prezydentem tego dnia być w tym miejscu. Muszę powiedzieć, że też traktowałem go, że leci tam trochę i w moim imieniu, bo był wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii, w którym ja byłem przewodniczącym i też w pewien sposób traktowałem, że jest tam naszym reprezentantem. Nie przyszło mi do głowy, mówiąc szczerze, wtedy, gdy go tu spotkałem ostatni raz, że już się nie zobaczymy.